Zwykło się uważać, że Watykan jest domeną mężczyzn i że mężczyźni tam rządzą, ale jednak z historii Kościoła wiemy, że też niektóre kobiety miały wpływ na tych mężczyzn, którzy byli w Kościele, i o tym właśnie ten dzisiejszy filmik. Oczywiście przejdziemy do tego tematu. Jak ktoś lubi sensacje, jak ktoś nie zna do końca historii Kościoła, to serdecznie go polecam. Przede wszystkim polecam, żeby go zalajkować i żeby zasubskrybować kanał, bo na pewno na tym kanale wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Tak więc idziemy do rzeczy, do początków sprawy. Oczywiście pierwszą kobietą, która wywarła znaczny wpływ na losy kościołów lokalnych w Europie, była Petronilla, córka apostoła Piotra i Joanny. Klemens Aleksandryjski twierdził, że Piotr niósł zgubę żonie Joannie, która podobnie jak on miała również zginąć śmiercią męczeńską. Szczątki świętej Petronelli odnaleziono oczywiście w katakumbach. Papież Stefan II albo III, bo tu numeracja jest różna, obiecał królowi Frankowi Pepinowi III, że przekaże mu doczesne szczątki świętej jako relikwie. Ten papieski dar w sumie sprawił, że Francję przez kilkanaście wieków nazywano pierworodną córą Kościoła. Właśnie stąd się to wzięło, z relikwii Petronelli. Papież Paweł I ufundował w bazylice świętego Piotra nową kaplicę, w której umieszczono relikwie świętej Petronelli. Na dworze papieskim pojawiało się wiele kobiet uznawanych przez Kościół za święte. Wśród nich można było m.in. odnaleźć Tarsylię, Emilianę, ciotki papieża Grzegorza I Wielkiego, także świętego. Doniosłą rolę odegrały wreszcie matki poszczególnych papieży, czasem ich siostry. Przykładem może być Laodinika, matka papieża Piusa III i siostra papieża Piusa II. Tragiczny los spotkał również rodzinę papieża Hadriana II, bo Hadrian pochodził z rzymskiej rodziny Kolonów. Nim został księdzem, był żonaty. Jego żona Stefania i córka zostały uprowadzone, zgwałcone i zamordowane w 868 roku przez Eleuteriusza, syna biskupa, Orte, Arseniusza. Synem biskupa Arseniusza, a więc bratem przyrodnim mordercy, był Anastazy, zwany bibliotekarzem, kardynał, sekretarz osobisty papieża Hadriana II, a faktycznie zarządzający kościołem. Anastazy po śmierci Leona IV sam przeszło 2 miesiące okupował tron papieski. Wreszcie Hadrian II przywrócił Anastazego do łask, oddając mu wszystkie urzędy i sprowadzając do Rzymu, by wskutek słabości papieża faktycznie rządzić kościołem. Wydaje się, że pogłoski o współudziale Atanazego w zamordowaniu żony i córki papieża nie są tak naprawdę bezpodstawne. Hadrian II mocno przeżywał śmierć bliskich mu osób. No, warto byłoby też wspomnieć o kobietach, które składały wizyty papieżom. Wizyty czasem nieco się przeciągające, jak choćby wizyta Krystyny, królowej Szwecji w latach 1632-1654, która po abdykacji przybyła do Rzymu, nawróciwszy się na wiarę katolicką. Pałac królowej Krystyny w Rzymie był nie tylko centrum intelektualnym miasta, ale przysparzał papieskim gospodarzom nieco kłopotów natury moralnej, bo kuria rzymska wybaczała Krystynie wiele, licząc, że za jej wstawiennictwem Szwecja przejdzie na katolicyzm. W każdym razie królowa dużo kosztowała skarbiec aż trzech kolejnych papieży: Aleksandra VII, Klemensa IX, Klemensa X. Założyła w Rzymie sławną akademię, której członkiem był m.in. papież Klemens XI, a papież Aleksander VIII wydał wielkie sumy ze skarbca papieskiego na zakup wielu manuskryptów i księgozbiorów Krystyny, wzbogacając tym samym Bibliotekę Watykańską. Papież Innocenty XII uroczyście przyjął i gościł w Rzymie królową polską Marię Kazimierę, wdowę po Janie III Sobieskim. Maria Kazimiera gościła w Rzymie aż do roku 1714. No, można by wyliczać wiele osób z różnych pontyfikatów, również Jana Pawła I, gdzie pojawiły się zakonnice, ale chciałbym przejrzeć się kilku
postacią też z historii kościoła. Najpierw może pokażę, jak na mozaikach wyglądała pewna postać, bo nie znajdziemy jej fotografii już niestety. Ale tak rzekomo wyglądała Teodora Starsza. 150 lat od pontyfikatu papieża Formozusa do papieża Damazego, to tak naprawdę najbardziej haniebne lata w dziejach papiestwa. Historycy prześcigają się w nadawaniu temu okresowi różnych określeń, seculum obscurum, seculum ferrarum, no różnie, żeby upodlić ten okres w sumie papiestwa. Były to bez wątpienia lata trudne, lata całkowitego upadku znaczenia papiestwa, co nie pozostało bez wpływu na ostateczny podział kościoła w sumie na wschodni i zachodni. Były to także lata, które zapoczątkowały wielką rewolucję w kościele, rewolucję płynącą z klasztorów Kluny. Na tronie papieskim zasiadało wówczas 49 papieży, 6 lub 7 antypapieży. Legalność pontyfikatu w sumie Benedykta V może być wątpliwa. Jeden z papieży, Benedykt IX, hrabia Tusculum, brat Benedykta VIII i Jana XIX, pierwszy raz objął tron papieski, mając zaledwie 15 lat i prowadził dosyć oryginalne, rozpustne życie, żeby było śmiesznie, trzykrotnie był papieżem. Był też oczywiście przedstawicielem rzymskiego rodu Tusculum, który na długo przejął władzę w Rzymie. Teofilakt, hrabia z Tusculum, przywódca szlachty rzymskiej, nosił tytuł księcia i senatora Rzymu. Żył on w roku 926. Jego żoną była osławiona Teodora, zwana starszą, tą, którą widzicie na fotografii, wraz z córkami Teodorą Młodszą i Marozją. Przez pół wieku sprawowały one we trzy rządy w Rzymie. Od lat Tusculańczycy rywalizowali z Polentańczykami. No i tron papieski przechodził tak naprawdę z rąk do rąk. Na pierwsze lata X wieku przypadł szczyt rywalizacji rzymskich rodów. Państwo kościelne owładnęła korupcja w skali trudnej do wyobrażenia. Leon V, wybrany w lipcu 903 roku, już we wrześniu tegoż roku został przykładowo wtrącony do więzienia przez Krzysztofa, kardynała prezbitera kościoła świętego Damazego. Oczywiście Krzysztof, chcąc zająć miejsce papieża Leona, kazał go wkrótce po wtrąceniu do więzienia zamordować. Sam też doświadczył podobnego losu w styczniu 905 roku, kiedy do Rzymu na czele małej grupy zbrojnych wrócił z wygnania Sergiusz. Krzysztof po krótkim procesie znalazł się w więzieniu, gdzie odwiedził go niespodziewanie Sergiusz. Tron papieski znów był wolny. I w tych tragicznych dla papiestwa chwilach na arenę dziejów wkracza właśnie Teodora Starsza. Ona to właśnie poinformowała Sergiusza o możliwości przejęcia tronu papieskiego. Należało tylko usunąć w cień Krzysztofa. I Sergiusz III panuje sobie w latach 904-911 i znany jest nam jako inicjator odrażającego tak zwanego synodu trupiego. No, ale to już jest inna historia. No, to były bardzo dziwne czasy. Nawet najbardziej bliscy królowi historycy nazywali erę trzech tusculańskich papieży pod rząd panujących jako pornokrację. Między innymi kardynał Cezary Bartonius, kustosz Biblioteki Watykańskiej, spowiednik papieża Klemensa VIII na początku XIV wieku w wielkim swoim dziele Kroniki Kościelne panowania kurtyzan. Te panowania właśnie kurtyzan nazywa tą pornokracją. Papież wykonywał wszystkie praktycznie żądania Teodory. Mimo nagannego prowadzenia potrafił zabiegać o względy ludu, obdarowując go hojnie. I to właśnie sprawiło, że Sergiusz był przez lud lubiany i mógł jak na owe czasy rządzić w kościele dosyć długo. No ale jeszcze oprócz matki zostały dwie córki, o których powiedziałem, czyli została jeszcze na drugim fresku, zobaczymy, tak mniej więcej wyglądała Marozja. No i Marozja odziedziczyła po matce nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim ambicje, przebiegłość, skrypt. Dążyła do rządzenia świata. Urodziła się w 892 roku i przeżywszy 40 lat zmarła w 932 roku. W wieku 15 lat postanowiła, rywalizując z matką o względy papieskie, zdobyć serce jego świątobliwości. Marozja, choć już nie była stanu wolnego, szybko zdobyła nie tylko jego serce, ale także serce starszego już
i lędźwie przede wszystkim Sergiusza. Fakt, że była żoną wpływowego Alberyka ze Spoleto, nie miał przy tym tak naprawdę żadnego znaczenia. Owocem tej miłości rzekomo był papież Jan XI, który po 25 latach troskliwej opieki Marozji sam objął tron papieski. Natomiast jej siostra Teodora Młodsza też miała syna, który jako Jan XIII panował w latach 972. No, Marozja była więc matką Jana XI, babką Jana XII i ciotką Jana XIII. Sergiusz III, sam mając wiele na sumieniu, pozwalał też innym władcom wczesnego świata na podobne prowadzenie, ponieważ na przykład cesarz bizantyjski Leon XI dorobił się wtedy pomnika z czwartą żoną. Pomnika. Tym pomnikiem był w zasadzie ten potomek jego. Ja go nazwałem pomnikiem, ale to był potomek ze swoją czwartą żoną. Aby mógł ją poślubić, choć prawo zezwalało na jedynie dwie żony, cesarz wystąpił do papieża o dyspensę, nie mógł jednak jej uzyskać od swojego patriarchy Konstantynopola. Sergiusz skwapliwie pospieszył cesarzowi z pomocą. W odwecie patriarcha obłożył papieża ekskomuniką. W zasadzie ten fakt był początkiem tak naprawdę wielkiej schizmy i upadku Kościoła. Po pontyfikacie Sergiusza przynajmniej 15 kolejnych papieży zawdzięczało swoje wyniesienie na tron papieżycom z rodu właśnie Tusculum lub całej tej rodzinie. Między innymi Leon VI zawdzięczał tron Marozji, która już wtedy nadała sobie tytuł senatorowej i patrycjuszki Rzymu. Leon VI niedługo cieszył się względami przebiegłej Marozji. Stefan VI zastąpił Leona za sprawą również Marozji. Po dwóch latach chciał jednak ustąpić jej synowi Janowi XI. Tymczasem matka papieża została po raz kolejny wdową. Po śmierci Widona wyboru trzeciego męża dokonała wśród bliskiej rodziny. I w tym przypadku los padł na Hugona z Prowansji, króla italskiego. Hugon był jednak rodzonym bratem poprzedniego męża Marozji, a związek małżeński z bratową uważano wówczas za kazirodczy, ale tak naprawdę w czasach pornokracji nikomu to nie przeszkadzało. No, na przeszkodzie matce stanął jednak młodszy syn, Albert II ze Spoleto. Wywołał on bunt arystokracji rzymskiej, nie chcąc zgodzić się na panowanie Hugona. Alberyk przejął pełnię władzy, ogłosił Rzym republiką, a siebie księciem i senatorem wszystkich Rzymian. Hugon oczywiście uciekł, Marozja wtrącona została do więzienia i później zamknięto ją w klasztorze, gdzie zmarła po roku 832. Papież Jan XI panował jeszcze 3 lata pod ścisłą właśnie kontrolą brata Alberyka. No, Leon VII został papieżem również za poparciem Alberyka, który właśnie pojął za małżonkę Aidę, córkę Hugona, którego niedawno on wygnał z Rzymu. Kolejni papieże Stefan VIII, Marynus II, Agapit II rządzili wyłącznie za sprawą Alberyka II, syna Marozji. To jest dosyć taka ciekawa rzecz, no ale nie tylko takie czasy były pornokracji, bo te czasy niewoli awiniońskiej, w sumie później, które się pojawiły, doprowadziły Rzym do prawdziwego upadku. Stolica chrześcijaństwa pozbawiona została wówczas dochodów nie tylko z utrzymania dworu arystokratów, kardynałów i papieża, ale głównie z pozostawionych przez rzesze pielgrzymów. Pielgrzymi nie maszerowali już do papieża, do Rzymu, bo papież był więziony w Awinionie i rozbudowywał wciąż Awinion. No ale też tam pewien wpływ bardziej pozytywny na Kościół miała m.in. Brygida Szwedzka czy święta Katarzyna ze Sieny. No, to także nie tylko negatywy można by widzieć, ale również należałoby widzieć pozytywy. Ale przejdźmy sobie do osłabionego rodu Borgiów. Tak wygląda Lukrecja Borgia. Jest to postać niesamowicie interesująca i zagadkowa. Była córką papieża Aleksandra VI. Hiszpańska rodzina Borgiu była w Rzymie dobrze znana. 40 lat przed Aleksandrem VI papieżem był Kalikst III, stryj Aleksandra VI, a tym samym stryjeczny dziad Lukrecji. Za czasów Kaliksta
III papiestwo wróciło do czasów niepohamowanego nepotyzmu, przekupstwa, symonii. No, co Kalikst zapoczątkował, Borgiowie Aleksandra VI ze zdwojoną pasją tak naprawdę kontynuowali. Lukrecja była nieodrodną członkinią swojego rodu. Wielu historyków, zwłaszcza mocniej związanych z instytucjami kościoła, wiele czyni, aby przywrócić dobrą sławę Lukrecji. No nie wydaje się, aby legendy wokół Lukrecji stworzyła tak naprawdę literatura pamfletyczna. Wiele powieści z epoki czy współczesna kinematografia były z gruntu, jak chcą niektórzy historycy, nieprawdziwe. No, Lukrecja była dzieckiem swojej epoki, należała do klanu Borgiów, który w osobach papieża Aleksandra VI, jego syna, a brata Lukrecji, Cezara, zapisał najczarniejsze kary w historii Kościoła. Lukrecja w sumie miała urodzić się 18 kwietnia 1480 roku. Miejsce urodzenia oczywiście nie jest dokładnie znane. W każdym razie wiemy, że dzieciństwo spędziła w Rzymie. Kiedy przyszła na świat, ojciec Rodrigo de Borgio, wówczas 49-letni osobnik, od 24 lat był kardynałem i opatem Subiaco. Później, mimo braku wyższych święceń kapłańskich, został biskupem Pampeluny. Od 1460 roku związany był z Vanocą Cantanei, z którą miał kilkoro dzieci. Lukrecja, ukochane dziecko kardynała Borgi, w rzymskich klasztorach zdobyła skromne wykształcenie. Już jako 11-letniej dziewczynie przezorny ojciec przysposobił na męża aż dwóch kandydatów spośród bogatej hiszpańskiej rodziny. Ci pretendenci, jakkolwiek godni córki kardynała, nie znaczyli się nic w ogóle dla córki papieża, bo w wyniku intryg w 1492 roku Rodrigo de Borgia zostaje wybrany na stolicę Piotrową i przybiera imię jako papież Aleksander VI. No, trzeba było Lukrecji szukać następnego kandydata, który byłby godny córki papieża już tym razem, a nie córki kardynała. Także poszukano Sforcino i kiedy Sforcino przybywał do Rzymu, Lukrecja wyjeżdżała do Pesaro. No tak ten związek jakoś im się nie za bardzo, nie za specjalnie im się układał. No ale koniec końców można by powiedzieć, że Lukrecja Borgia, no jakoś tam zarządzała jako jedyna córka Aleksandra VI, no mogła sobie pozwolić na wiele. Pozostali synowie Aleksandra VI na dobrą sprawę byli, moi drodzy, kardynałami. Przejdźmy sobie jeszcze do następnej postaci, dosyć oryginalnej. To jest Olimpia Majdachini. To jest tak zwana ostatnia papieżyca Borgiów. Ona żyła w połowie XVII wieku. Niewiele lat wcześniej papież Urban VIII to był już, dokonał konsekracji nowej bazyliki świętego Piotra. Wokół placu przed bazyliką powstała kolumnada Beminiego. I w Nowym Watykanie tron papieski wtedy objął Gian Battista Pamphili, przyjmując imię Innocentego X. Nowy papież był już bardzo stary. Kiedy rozpoczął pontyfikat, miał 72 lata, pochodził z wpływowego i bogatego rodu, no, ale też był jednym z potomków w sumie Aleksandra VI, więc ta krew Borgiów robiła swoje. Papież władzę sprawował wraz z bratankiem Camillo Pamphili, który dominował kardynałem i pierwszym w dziejach papiestwa sekretarzem stanu. Kardynał Camillo zrezygnował później z purpury i wrócił do stanu świeckiego. Faktyczną władzę w kościele za jego rządów sprawowała Donna Olimpia Majdachini. Papieżyca, jak ją powszechnie nazywano, była wdową po bracie papieża i matką kardynała Camilla. Donna Olimpia była raczej niezbyt urodziwą, bardziej była taką matroną niż donną. Papież w zasadzie nie podejmował praktycznie żadnych decyzji bez zaciągania jej rady. To ona rządziła dworem papieskim, to ona tak naprawdę decydowała o wszystkich posunięciach stolicy Piotrowej. Niesamowicie, Donna Olimpia oczywiście przeżyła Innocentego o 2 lata, bo zmarła w 1657, kończąc tak naprawdę
żałosną historię rodu Borgiów. I przenieśmy się do XX wieku. Tutaj mamy niesamowitą postać, zakonnicę, Pasqualinę Lenert. Pasqualina Lenert była w sumie najbliższą współpracowniczką Eugenio Pecielego, bo kiedy on w 1917 roku objął nuncjaturę apostolską w Monachium, nie mógł być za specjalnie zadowolony z dotychczasowej służby i poprosił, aby jego opiekunka, siostra Pasqualina, mogła zająć się sprawami i domem właśnie nuncjusza. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń Pasqualina przybyła do Monachium, a wraz z nią inne zakonnice z tego samego domu zakonnego. Od tego czasu Pasqualina nie opuściła papieża aż do jego śmierci. Była ona najbliższą doradczynią papieża. Jest niesamowicie zagadkową postacią, bo kiedy Eugenio Pacelli objął tron papieża jako Pius XII, Pasqualina zajęła się domem papieskim, sprowadzając do pracy inne siostry z Einsiedeln, ponieważ ona była Niemką. Włosi nigdy nie darzyli tak naprawdę matki Pasqualiny specjalnymi jakimiś względami. Pogardliwie nazywali ją La Papessa, czyli papieżyca. Z czasem zauważając, że Pasqualina stała się najbliższym współpracownikiem papieża. Tutaj Rzym obiegały rozmaite plotki, że były jakieś więzi między Piusem XII a Pasqualiną, że tak to wyglądało, a nie inaczej. No, zwróćmy też uwagę na to, że Pius XII miał pontyfikat w czasie II wojny światowej, a Pasqualina na dobrą sprawę była Niemką, więc co się tam, szczerze mówiąc, działo, to Bóg jeden raczy wiedzieć.